Bitcoina. To wynalazł człowiek. I człowiek wynalazł wszystko to, co potrafi zabijać, niszczyć i palić. Wiele faktów i wiele szczegółów. Zwoje, na których pamiętamy, choć może nie chcemy pamiętać, przepadło po prostu historii. Pozostali niemi świadkowie. Tacy, jak choćby to. Gdyby ono potrafiło mówić, powiedziałoby rzeczy, o jakich nie śniło się historii. Nie umie jednak. Dlatego historia tego okna pozostanie nieznana. Jednak w naszych programach odkrywamy fakty i mówimy o ludziach, których nigdy Państwo by nie poznali. Dzięki temu, że docieramy do informacji, przekazów ustnych, wspomnień, czasem nawet miejsc. I w dzisiejszym programie historia tego trzeba, która jest starsza niż wiek wielu naszych widzów. Myślę, że przybliży pewne nieznane elementy tego, co składa się na spuściznę, tego, na co składa się to, co my przekazujemy tym, którzy chcą to od nas przyjąć. A więc zapraszam, bo nie będzie to program wesoły, ale myślę, że pouczający. A zacznie się cała historia gdzieś na początku listopada. Szarym. To niepozorne urządzenie w ważnym wojskowym języku ma wiele nas. Manierka, maniorka, maniurka, mała koszana kuteleczka. Ale wbrew pozorom nie służy wyłącznie do zawartości płynu. Potrafi wielokrotnie uratować życie żołnierzowi. Oto przykład. Ślad po moździerzu KB-14, który uderzył w pierś sierżanta Przerszenia. Padł na ziemię, ale przeżył. Dzięki tej właśnie panierce. I być może Jan P., o którym dzisiaj chcę mówić, przeżyłby, gdyby nie to, że nie strzelono do niego z moździerza, a poza tym nie miał przy sobie maniurki. Było to 5 listopada, dzień po tym, o czym chcę opowiedzieć Państwu w moim programie.